Cześć! Światło mi świeci po oczach. Witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj serwisujemy Klaudię. W sensie serwisujemy jej komputer. Przetargała prawie sama do mojego serwisu ten sprzęt. I jest cała długa litania pobożnych życzeń, co mam zrobić z jej komputerem. Także zapraszam do tego serwisowego odcinka o serwisie Klaudii. W sensie komputera Klaudii. Stoi tam za mną, tam na biurku. Biurku, dużo powiedziane, na stanowisku roboczym i za chwileczkę zabieram się za niego. Także zapraszam Was, chodźcie ze mną, pokażę Wam, co ona tam ma w środku. W sensie komputer Klaudii, co tam ma w środku. Idziemy, aby się przyjrzeć bliżej obudowie Aerocool. Moi drodzy, już teraz takich się nie robi. Takich się nie robi, całkiem fajna obudowa. Mieści sporo z przodu. Z przodu mieści sporo z tyłu, ale nie ma zbyt dużo miejsca na zrobienie sensownej kablologii. Klaudia przyniosła ze sobą razem z tym komputerem Windowsa, którego będziemy instalować, dysk SSD Kingstona, który będziemy dokładać i będziemy instalować system, ale nie na nim, tylko na tym SSD, który jest tam w środku. Za chwileczkę Wam wszystko pokażę. A na razie przyjrzyjmy się tej budzie. Classic. Taki Templar, nie? Taki biały Templar, moi drodzy. A cóż ja mam tutaj wykonać Klaudii? OC procesora, skalpowanie procesora, OC GPU, kablologię, instalację systemu na dysku, który jest tam w środku, 60 GB, granie najlepszego BIOSu na płytę główną, wymiana pasty na GPU plus termopadów i montaż dostarczonego dysku SSD. To jest lista życzeń Klaudii, którą mam wykonać z jej komputerem. Pokaż kotku, co masz w środku. Proszę bardzo. Tak wygląda jej komputer od wewnątrz. Widać, że kablologia aż się prosi, żeby ją tutaj zrobić. Żeby ją troszeczkę poprawić, bo wszystko jest od strony montażowej, a nie pochowane z tyłu. A z tyłu jest trochę miejsca, nie jest go zbyt wiele, ale jest. Tu jest dysk SSD, na którym będziemy instalowali system. Tam jest dysk twardy, którego nie będziemy ruszali. Mam nadzieję, że tutaj są jakieś śrubki montażowe, bo pewnie się przydadzą. No i cały ten kiszmisz, spaghetti, bolognese, czy jak tam ktoś woli. Będę chciał chyba wymienić tego freezera. Powiem Wam dlaczego. Z dwóch powodów zasadniczo. To nie jest najlepszy cooler generalnie do podkręconych procesorów. To jest raz. Dwa. To nie jest najnowszy cooler i z nimi jest taki problem, że lubią przy ruszeniu, bądź też nawet bez ruszania, ale z biegiem czasu, pękać mocowania. Ten cooler jest wciskany na takich zapingach do płyty głównej. On nie jest przykręcany, więc zapewnia dosyć słaby docisk do procesora, przez co nie jest najlepszym chłodzeniem, a już na pewno nie do podkręconych procesorów. Oczywiście ten będzie skalpowany, ale niemniej jednak będę chciał Klaudii wymienić nawet ze względu na głośność tego coolera, bo on nie należy do najcichszych. Dźwięk może być troszkę słabszy, bo korzystam z mikrofonu Shotgun, który jest tam zainstalowany na aparacie, ale będę się starał mówić z strony aparatu. Tutaj mamy na bocznej blasze dwa Enermax wentylatory podświetlane, ale to zostaje. Tutaj z chłodzeniem nic nie robimy. Oprócz tego freezera, którego muszę zmienić, bo jak na niego patrzę, to no, to już widzę te wysokie temperatury. Patrzcie, jaki mostek normalnie, jaki tasiemiec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wtyczek Molex połączonych szeregowo. Ło, grubo. Grubo. Zobaczymy, czy tutaj faktycznie są śrubki w komplecie. Ło, porosło kurzem. Są śrubki. To dobrze, przydadzą się. O, tu jest dużo więcej rzeczy. Klaudia chyba wszystko upchała. Coś tam jeszcze lata. O, spadło. Zaślepka na wyjście VGA z karty graficznej. Dobra, śrubki są. Od czego zaczynamy? Na pewno od sprawdzenia potencjału procesora. I to nie na tym chłodzeniu, a na mojej platformie testowej, więc za chwileczkę zamienimy. Zdejmiemy kompa, zrobimy tutaj szybko test bencha, żeby sprawdzić, jak z temperaturami tego procka. Pod obciążeniem, na moim chłodzeniu, na moich ustawieniach. No a potem co? Skalpowanie i lecimy po kolei z listy, czyli wszystkie kablologie, instalacje, wgrywanie i tak dalej, ale najpierw wyjmijmy ten procesor z soketu. Żeby było bardziej bezboleśnie, to wykręćmy sobie kartę graficzną, wtedy będzie lepszy dostęp do coolera.
będzie to prostsze. I tak to wszystko będę musiał porozpinać, żeby zrobić tutaj, no już może nie tyle sensowną, bo w tej budowie ciężko z taką ilością kabli i tego typu kabli, ale jakąś taką w miarę, chociaż przyzwoitą kablologię, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Pospinane to jest opaskami do śmieci. Odpinamy EPS-a od płyty głównej. I mamy praktycznie niezły dostęp już do chłodzenia. To chłodzenie ściąga się poprzez z tej strony, z tej są zaczaski. Z tej zdejmiemy, będzie prościej, będziecie coś widzieć. Potrzebuje się bokend płaski, żeby to podważyć troszeczkę. Są takie o ząbki, które zahaczają nam o wycięcie w radiatorze. I można ściągnąć teraz cooler, wentylator. Wentylator. I zostaje nam goły radiator, który zdejmujemy poprzez odkręcenie dwóch śrubek po jego przeciwległych stronach. Jak Wam zasłaniam, to przepraszam, ale sprzęt tutaj jest najważniejszy i dostęp do niego. Śrubek bym się rozmagnesował. Nie chcę śrubki łapać. No trudno. Ale i tak wyszło. O, ta pasta termoprzewodząca to chyba pamięta, sam początek, czyli montaż tego komputera. Nie wiem, czy była zmieniana, czy nie. Nie wygląda, żeby była wymieniana dosyć dosyć ostatnio. Widzicie, i ten kuler jest przyczepiany właśnie na takich spinkach plastikowych, co nie zapewnia absolutnie dobrego, to muszę od drugiej strony ładnie wypiąć, żeby nie popękały, przylegania do procka. Wygadałem się wreszcie. Zobaczcie teraz, jak wygląda druga serwisowa strona. Jest czysto, jest przejrzyście. 1, 2, 3 kabelki, a tutaj powinno być dużo kabli pospinanych, nie wijących się, ułożonych w tym miejscu, a nie to wszystko przerzucone na drugą stronę, ale po to właśnie też między innymi Klaudia przyniosła ten sprzęt do mnie, żebym z tym zrobił porządek. Odgruzujmy sobie teraz procesor, żebym Wam pokazał, co to za sztuka tutaj się ukrywa pod tą warstwą 3 mm pasty termoprzewodzącej. Notabene za dużo jej było, to jest raz, a dwa, że najnowsza nie jest. Także tutaj na pewno położymy Thermal Grizzly'ego, oczywiście po oskalpowaniu i zmianie chłodzenia. Nie będę tutaj Klaudię naciągał na siłę na jakieś duże koszta związane z chłodzeniem. Nie będziemy wsadzali żadnego IO wodnego. Mam takiego jednego Fortrisa ze skupu, który u mnie został. Z wymiany de facto, że tak powiem, nie ze skupu, tylko z wymiany. Więc za pół ceny będę mógł jej go tutaj zamontować. A myślę, że wystarczy całkowicie. Uda, czyścić będę dokładniej po oskalpowaniu i przy założeniu. Mamy tutaj i7-3770K, bardzo fajny procesor, całkiem nieźle kręcący się, ale już mający swoje lata i przez co właśnie pod IHS-em jest już praktycznie strób, a nie glut, który nie odprowadza na tyle dobrze ciepła, żeby można było mówić o dobrych warunkach termicznych tego procesora. Zobaczmy jeszcze, czy soket jest cały. Zobaczmy sobie, piny wyglądają na proste, także dobrze. Nigdy nie zostawiajcie otwartego soketu nawet na sekundę, nie daj Boże coś Wam spadnie i już macie pogięte te piny, więc od razu brać zaślepkę i sobie zabezpieczyć. Jak nie macie zaślepki, bo czasami jest tak, że Wam w serwisie, jak sprzedają komputer, nie dają tych zaślepek, wyciąć sobie kawałek gąbki większy niż soket, tak żeby położyć to na sokecie delikatnie, nie dociskać, żeby nie pogiąć pinów przez docisk, i przykleić sobie taśmą malarską, wiecie, taką żółtą, która nie zostawia kleju, żeby Wam to nie schodziło. Tak delikatnie chwycić tylko, żeby ta gąbka nie spadła, i tyle. I pamiętajcie, chrońcie soket, chrońcie soket. Jednak zmieniłem zdanie, moi drodzy, i od razu założyłem Fortrisa 3 przed oskalpowaniem, bo stwierdziłem, że na ustawieniach natywnych, jego naturalnym środowisku, czyli na płycie głównej Klaudii, będę
to testować, żeby mieć jasny obraz, a nie na swoim chłodzeniu IO, gdzie te wyniki byłyby rozbieżne później z chłodzeniem, które tu jest zamontowane. Na razie tak na szybko ustawiłem procesor na 4400 MHz. On natywnie, fabrycznie pracuje na 3500 MHz, a boostuje do 3900 MHz. Jest na stałe na 4400 ustawione na wszystkich rdzeniach, temperatura 87 stopni, więc no już wymaga, może nie tak, że natychmiast, ale przyda mu się na pewno skalpowanie. Te temperatury zdecydowanie spadną, jeżeli go oskalpujemy, a takie było życzenie Klaudii, więc za chwileczkę to będę robić. Zapiszę tylko wyniki przed skalpowaniem, żeby później było do porównania i pokazania Klaudii, jak jest przed i po skalpowaniu. Jak wykonam skalpowanie, pewnie go Wam nie będę pokazywał w całości, bo już 100 razy widzieliście to na moim kanale. Pewnie pokażę Wam tylko, jak wygląda 3770K w środku, jak wygląda glut po kilku latach użytkowania pod IHS-em i dlaczego warto go właśnie oskalpować. Proszę bardzo, czapka zdjęta z 3770K. Tak wygląda rdzeń 3770K. Długi. No, długi. Na szczęście, szczęście, nieszczęście, to akurat nie ma znaczenia. Przy skalpowaniu nie ma żadnych układów naokoło, więc nie trzeba ich zabezpieczać lakierem bezbarwnym. Moi drodzy, lakier, Boże. Pasta, glut, twardy jak skała. Można go odłupywać, widzicie? Odłupywać w całości. Generalnie on już dawno stracił swoje właściwości termoprzewodzące. Po kilku latach pracy, po kilku latach działania temperatur, niestety glut pod IHS-em procesorów Intel nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. To się tyczy właśnie procesorów 3770K, Devils Canyonów, czyli 4790K. Generalnie jest to rok chyba Devils Canyonów, bo od stycznia tego roku mam masę tych procesorów 4790K do skalpowania i wszystkie jak jeden mąż osiągają bardzo wysokie temperatury przed oskalpowaniem, czyli to jest znak, że już ta pasta termoprzewodząca, którą tutaj Intel daje w tych Devils Canyonach, zużyła się, zdegradowała się po tylu latach pracy pod obciążeniem, pod wysokimi temperaturami. Zresztą Devils Canyony same z siebie były bardzo, są bardzo gorącymi procesorami. Procesor sobie wyschyła po skalpowaniu, a ja spróbuję zrobić jako taki tutaj porządek z tymi kablami. Niestety obawiam się, że nie uda mi się zrobić kablologii pełnej, takiej jakiej bym chciał, ponieważ ta bateria z łączy Molex mi w tym przeszkadza. One mają dosyć krótkie kabelki, a do dwóch z nich podpięte są dwa wentylatory, które są w bocznej blasze. Więc one niestety tutaj będą musiały zostać, aczkolwiek spróbuję resztę ułożyć jakoś sensownie, żeby to logicznie wyglądało i żeby to tak nie wisiało wszystko, jak w tym momencie wisi. Jak najwięcej kabli upchamy na tył, ale no cóż, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, także szybki timelapse zrobienia kablologii. Wymieniłem jeszcze wszystkie śrubki mocujące płytę główną, ponieważ tu powinny być wkręty, a były normalne, małe śrubki z cienkim gwintem, także ta płyta nie była umocowana i pod naporem palca po prostu latała sobie śrubki, były, można było odkręcić palcem, bo nie trzymały się, kręciły się w kółko bez oporu końcowego, także też tutaj jest wymieniony. Jak pamiętacie zapewne, przed skalpowaniem było 87 stopni, teraz mamy 67 stopni. Temperatura otoczenia jest taka sama, 21 stopni, więc zbiliśmy równiutko 20 stopni delta na procesorze poprzez oskalpowanie go, co uważam za dobry wynik. Nie jest to jeszcze jakiś cud nad Wisłą, gdzie temperatury czasem potrafią spaść na tych procesorach nawet pod 30 stopni, ale i tak według mnie jest bardzo dobrze. Dwie dyszki, samo skalpowanie zwiększyło zdecydowanie po pierwsze kulturę pracy całego zestawu, a po drugie zwiększyło potencjał OC. Firmerk, mój ulubiony test obciążeniowy kart graficznych. Jak wypada z temperaturami? 66 stopni, moi drodzy, na rdzeniu graficznym. Więc uważam, że nie ma sensu absolutnie, test trwa pół godziny, więc uważam, że nie ma sensu absolutnie ruszać tej karty, rozkręcać ją i zmieniać pastę, tylko po to, żeby zbić temperaturę, nie wiem, o może o jeden stopień, bo więcej
Raczej się nie uda łączyć z termopadami, a koszt będzie wyższy niż 100 zł, więc bez sensu robić sobie takie koszta, żeby zbić jeden stopień. Zobaczę jeszcze, bo to jest na ustawieniach standardowych karty, zobaczę jeszcze za chwileczkę, jak to będzie z podkręceniem tej karty i w ogóle na ile się jej uda ją podkręcić. Grafika podkręcona 50 MHz na rdzeniu i plus 120 MHz na pamięciach, więcej ona nie chciała pójść nam. I temperatury, moi drodzy, 69-70 stopni przy pełnym obciążeniu, pełnym stresie, więc nie najgorzej. Ja tutaj przełożyłem tą blachę, z czego ten górny wentylator jeden będę musiał wykręcić, ponieważ on koliduje z chłodzeniem Flotis 3. Więc zostanie tylko dolny wentylator, który będzie dmuchał pod kartę graficzną, przez co karta będzie sobie zaciągała chłodne powietrze do środka. O, tak to będzie działać. Więc tak zostawiam. Nie będę zmieniał pasty na GPU, nie będę zmieniał pamięci. Uważam, że jest to niepotrzebne w tym momencie, niepotrzebne generowanie kosztów, więc tak na razie zostawiamy. Finalnie moje drodze stanęło na 4600 MHz, napięcie 1,34 w BIOSie, temperatury w granicach 70 stopni przy pełnym obciążeniu procesora. Testy jeszcze idą, ale testami już Was nie będę zanudzał, to już końcówka. Real Bench, jeszcze puszczę go z jednym przebiegiem, później jeszcze puszczę mu benchmarkę oprócz testu. Potem jeszcze zostaje AIDA na koniec na dobicie i jeszcze Interburning Test przed tym wszystkim, żeby sprawdzić faktycznie, czy jest to stabilne jak skała. Karta graficzna, tak jak widzieliście, plus 50 na rdzeniu, plus 120, tak? Zajrzę do karteczki, tak, plus 120 na VRAM-ie, także jak na GTX 970 też nie najgorzej. Z temperaturami również jest w porządku, także uważam, że prace nad komputerem Cloudy są zakończone, a raczej chylą się ku końcowi. I to tyle, moi drodzy, z tego serwisowego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i żebyście widzieli, że nie samymi testami ja tutaj żyję, ale że wiecznie coś u mnie jest na stanowiskach do robienia, do zrobienia, do pracy. I że dzieje się. Nie wszystko Wam pokazuję, bo nie jestem w stanie Wam wszystkiego ze względów czasowych i napiętych terminów pokazać, choćbym bardzo chciał, ale niestety nie. Chyba, że kiedyś zrobię taki dzień Big Brothera, włączę kamery i będę streamował cały dzień praktycznie serwisowy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy coś takiego chcielibyście kiedyś zobaczyć. Jeżeli ten film serwisowy się podobał, dajcie kciuki w górę, pozdrówcie Klaudię, a ode mnie to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i nie zapomnijcie jeszcze, moi drodzy, o subskrypcji mojego kanału. Oczywiście pozdrawiam Was, trzymajcie się, Videoblog Tech. A jeszcze jedno na koniec, jakbyście chcieli u mnie Wy zaserwisować jakiś komputer, albo żebym ja Wam zbudował komputer, co ja taki fioletowy się zrobiłem, to zapraszam oczywiście do kontaktu na stronie www.vbtpc.pl, zakładka kontakt, wysłać maila albo wypełnić odpowiedni formularz i działamy. Cześć, trzymajcie się, hej.